Dostałem rozkaz od przewodniczącego, żeby zaczynać, w związku z czym zaczynamy. Temat wykładu trochę inny od tej technologii, którą w tej chwili omawiamy na tych sesjach. On wykracza nieco, idzie w stronę większego sprzętu, największego jaki ma IBM i jakim się chwali, a to jest mainframe. Spróbuję opowiedzieć, jak wygląda od środka. I co się dzieje, że on działa i jak działa. Wykład nie jest nowy, datę mamy wprawdzie dzisiejszą, ale wykład powstał na potrzeby konferencji dokładnie rok temu w Bezmiechowej, a Bezmiechowa jest w Bieszczadach, tuż obok Zalewu Solińskiego, jest tam ośrodek szybowcowy. I oprócz tego popełniliśmy taką książkę, więc panu przewodniczącemu w tej chwili wręczę na pamiątkę, a w tym roku będzie druga edycja. Także w tej książce ten wykład jest. A teraz zaczniemy. Jestem z Politechniki Rzeszowskiej. Pracuję w Katedrze Informatyki i Automatyki i zajmuję się architekturą sprzętową procesorów, komputerów i wszystkiego innego, co ma na pokładzie procesor. I programowanie niskopoziomowe to jest moja działka, to jest moja domena. Jak będzie wykład wyglądał? Przede wszystkim temat jest obszerny, więc będziemy go optymalizować, ale będziemy chcieli powiedzieć jak najwięcej. Pokażę architekturę procesora, następnie omówię procesor, który pracuje właśnie w mainframe'ach w systemie Z. Potem pokażemy, jak wygląda przetwarzanie potokowe, bo to jest mechanizm, który już od wielu lat funkcjonuje właściwie we wszystkich współczesnych procesorach. Czasami jak będzie potrzeba, to zrobimy odwołania do procesorów Intela, czyli tego, co mamy w PC-tach, żeby Państwo jakoś skojarzyli pewne rzeczy. Potem pokażemy, jak procesor współpracuje z pamięcią i kilka problemów, które tam mogą wystąpić. Jednym z nich jest przewidywanie skoków, bo program nie ma struktury całkiem liniowej, ale właśnie czasami musi wykonać skok, więc jak to zrobić, żeby nie płacić wysokiej ceny czasowej w czasie wykonania. Wreszcie w procesorze Z10, który w tej chwili jest najnowszym procesorem w mainframe'ie, wbudowano sprzętowe funkcje kompresji danych i funkcje kryptograficzne, a potem popatrzymy na obliczenia zmiennoprzecinkowe, ale w formacie dziesiętnym. Intel i procesory PC to podobne, mają zmienny przecinek, ale jest to zmienny przecinek tak zwany binarny. Mainframe liczy w stałym przecinku. Potem pokażemy taki mechanizm nowy w procesorach Z10, Hyper Dispatch, wiążący się z przydzielaniem czasu procesora dla poszczególnych zadań. No i podsumujemy. Zanim przejdziemy do procesora, jedna taka statystyka, którą w tej chwili chwali się IBM, mówiąc, że obecny procesor Z10, ten na zielono, we wszystkich czterech osiach, na których zaznaczono ilość procesorów, przepustowość urządzeń wejścia, ilość obsługiwanej pamięci 1,5 terabajta, dyski twarde są mniej więcej takiej pojemności w tej chwili, a tutaj mamy tyle RAMu, albo tak zwany stopień zrównoważenia systemu. Idzie to we wszystkich kierunkach i wyszedł im z tego ładny romb. Zawsze osiem można dobrać tak, że przy następnej edycji ten romb też będzie zniekształcony, a wyjdzie figura ładniejsza. Jak wygląda rozwój mainframe'ów? Komputery mają 45 lat, właściwie 6, bo w tamtym roku była okrągła rocznica. Rozwijało się to w miarę powoli, ale do przodu. Od pewnego momentu zauważyłem, że IBM poszedł, że tak powiem, w ślady PC-tów i tak mniej więcej co 2 lata wprowadza nowy komputer, nowy system. Mam nadzieję, że nie będzie się to wiązało z utratą jakości i tym, na co wszyscy narzekamy przy PC-tach, o kurczę, system mi się zawiesił, tak? Więc tam to idzie w sposób bardziej
zrównoważonej. Szybkości taktowania procesorów nie zmieniały się drastycznie, tak jak to było w PC-tach. Gdybyśmy popatrzyli w PC-tach w roku 2003, te szybkości taktowania były większe. Tutaj były jeszcze stopniowe. Ostatni komputer to jest pewien przeskok, tak? Z niecałych 2 giga do ponad 4 giga. Jak będzie dalej, zobaczymy. Może w tym roku się przekonamy, jak będzie dalej. I teraz idziemy do procesora. Rdzeń procesora składa się z kilku części. Generalnie procesor jest układem synchronicznym, taktowanym zegarem, stąd mówimy o tej częstotliwości. Są bloki. Te bloki ze względów architektury muszą być jakoś tam umieszczone, zoptymalizowane ścieżki, czasy dostępu i tak dalej. Pierwszy blok to jest blok pobierania instrukcji i dekodowania tych instrukcji. Żeby pobierać instrukcje, musimy mieć pamięć cache. Tutaj jest dla instrukcji 64 kB. To nie jest aż tak dużo, ale za chwilę zobaczymy, jakie jest wsparcie. I tutaj będzie też układ do przewidywania skoków, wiążący się właśnie z tym, że to wykonywanie kodu...